Rudy galmanowe wydobywane w pobliskich kopalniach Anna i Kawia Góra często były zanieczyszczone piaskiem, ziemią czy gliną. Takie rudy przed oddaniem do huty cynku trzeba było najpierw oczyścić. W tym celu stosowano płynącą wodę, więc takie rudy były oczyszczane w tzw. płuczkach. Płuczki instalowano w miejscach, gdzie były źródła dużej ilości czystej wody. Tak jak tutaj w Strzemieszycach Wielkich, gdzie u podnóża Garbu Tarnogórskiego zwapieni biją bardzo wydajne źródła czystej wody. Płuczka strzemieska miała dosyć prostą instalację. Stosowano tutaj płuczki w postaci podwójnych skrzyń, do których wrzucano rudę, dostarczano drewnianymi rurami, korytami bieżącą wodę i przy użyciu tej siły wody rozdzielano tą skałę płoną od tej cięższej rudy zawierającej w sobie cynk, rudy galmanowej. Ta płuczka funkcjonowała tutaj, podobnie jak całe górnictwo galmanowe, do lat 90. XIX wieku. Jak widać, po instalacjach tej płuczki nie zostało praktycznie już nic. Teren został zrekultywowany. Obecnie mamy tutaj park miejski. Natomiast jedyną pozostałością po tej płuczce są dwa jeziorka, w których nadal biją bardzo wydajne źródła wód wapniowo-magnezowych. W tych wodach żyje bardzo specyficzna fauna. Fauna, która tylko i wyłącznie może egzystować w takich właśnie bardzo czystych, krystalicznie czystych wodach, często właśnie bogatych w węglan wapnia, jak wypławek kątogłowy, taki płaziniec, czy mały ślimak, źródelarka karpacka, czy mały skorupiak, kiełusz zdrojowy. Żyją tu również pstrągi potokowe, które w tym miejscu także odbywają tarło. Od roku 1996 roku ustanowiono tutaj pomnik przyrody w celu ochrony tej fauny i flory.